Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Novalands. Kochani, dzisiaj sobie oczywiście kontynuujemy naszą rozgryweczkę. Ja jestem lekko nieprzytomny, ale to jak zwykle, to nic nowego w tej chwili. To już nic nowego. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja w sumie jestem w tej chwili na badaniach do pracy, żeby wrócić sobie w końcu do pracy. Czy w sumie no nie jestem, skoro to nagrywam, ale no jestem, że tak powiem, w trakcie robienia, dlatego mam ci taki Saigon, że to głowa mała. No i tak wróciłem sobie z pobrania krwi i tak dalej. I powiem wam szczerze, że przespałem się chwilę, bo jeszcze mam psychotechnikę o godzinie tam 14. Jest godzina 12. I stwierdziłem, że jeszcze sobie tam komara przytnę delikatnie. No i faktycznie przyciąłem od godziny chyba 10 do godziny 12. No, więc tak to się niestety zdarza. W życiu. Dobra. Tylko tak, co my tutaj chcemy dalej sobie utworzyć? Możemy zrobić sobie zasilanie, generuje energię dla jednej wyspy poprzez spalanie węgla. To może być ciekawe. Wydobywanie sadzonek, wydobyć trwałe rośliny i posadzić je na działkach rolnych. Też może być fajne i tu mamy jeszcze dzieweczkę rolną. Nice. Karabin energetyczny również by się przydał, tylko... No właśnie, bo ja chyba te przedmioty, które miałem tutaj, to ja je zbierałem specjalnie. Zbierałem je specjalnie, bo chciałem sobie tutaj... to wszystko porobić. Wiesz co, myślę, że mógłbyś mi pomóc z moim przepisem na gulasz, ale to chyba... Tak, to już mieliśmy. 12 jagód, to luz. Dobra, ty piękna, tobie też musimy pomóc. Myślę, że... możemy to zrobić. 50 patyków i 8 żelaza, 4 miedzi. Zrobimy to. Jak nie my, to kto? Nie mogę położyć jednego? Serio? Mogę, dobra. 7-8, pyk. Chciałem jeszcze trochę tego wziąć, ale widzę, że chyba nie da rady. Zostawmy to tu. Tych patyczków też zaraz weźmiemy, tam było trzeba chyba 50, tak. Makro na paście, pyk. I 4 miedziuchy. Nawet trochę tych rzeczy za dużo mam. Czemu ja to mam w ogóle? Po co mi to? Dobra, 12 jagód. 12 jagód. Czy ja mam jakiś sposób na te 12 jagód? To jest dobre pytanie. Bez odpowiedzi. Bez odpowiedzi. W ogóle weź to wyrzuć. Bo wrzuciłem. No jagódek zbytnio nie ma. Z tej jagódki musimy po prostu okresowo sobie zbierać z tego krzaczka. I tyle. Dobra. Myślę, że teraz będzie nas stać te dwa przedmioty. Plecak i zbiornik. Oh yes. A i ono potrzebuje czasu, żeby to zrobić. Okej. Okay. A ty, panie, czego chcesz? Armando, przynieś mi następujące rzeczy. Cegły modułowe w ilości 20 oraz sztabki żelaza w ilości 2. Dzięki temu będę miał porządne stanowisko pracy. No dobra. Tutaj co jest? Wow! Poszedłem na pustynię badać przyrodę. ZW Daniel. Panie Danielu. Ładny pierdolnik masz, jak w swojej pracowni. Rozumiem. A, dobra. Ja już chyba wiem, co to jest, kochani. Osoby, które grały w Paragera, znają muzeum. I to chyba właśnie jest to. Widzę, że już zacząłeś pracować z zachowami wysp. Czy mógłbyś mi pomóc z tym, czego będę potrzebowała? Potrzebował, przepraszam, to jest facet, Jezu. Będę potrzebował 20 cegieł modułowych oraz 2 sztabki żelaza, czyli 44, dobra. Niech będzie. Do ciebie to nie przynosił. 44. No prawie.
Ja chciałem to. 40 i jeszcze 4. Chyba nas nie będzie stać. A nie, będzie nas stać, bo ja już oddałem chyba część. Ja. Ty jeszcze musisz poczekać, niestety. Dobra, dajemy ci. Dzięki, myślę, że to już wszystko, a zaraz patrz na to. Popatrzę i się przy okazji napiję kawy. El cappuccino, mojej. Witaj, moja droga. Nie zapomnij, w przyszłości możesz wyglądać jak tylko zechcesz. Jestem mężczyzną. Dramat. Ja naprawdę jestem, kochani, tolerancyjny. Naprawdę jestem mega tolerancyjny. Wielkie dzięki, bierzmy się do pracy. Jestem mega tolerancyjny, naprawdę. I nawet nie będę używał słowa ale, po prostu. Dobra, Armando, co ty tutaj możesz nam zrobić? Hej, dzieciaku, jeśli chcesz coś rozmontować, to mam odpowiednie narzędzie. Jeśli ktoś chce rozmontować ciebie, mam broń. Okej. Okay. Zwiększa wydajność sektora. Tutaj sobie upgrade'ujemy rzeczy. Wow. Dobra, bierzemy. Będziemy mieć zwiększony ekstraktor. Nice. Nice. Dobra, tych rzeczy trochę mamy tu za dużo. Czy ja coś mogę w końcu... A w ogóle węgla? Nie węgla. Nie ma miedzi. Miedziuchy nie ma. Co tu się od Janie Pawla? Gdzie tu miedziuchę? Zemrzone jedzą to, tak? Dzięki. Kwerikowe rzeczy. Zobaczmy, czy one jedzą ten kamień. Tak, jedzą kamień. Poziom 6. Też dobrze. Też może być. Teraz coś sobie odkryjemy. Brak tlenu, świetnie. Dobra, lecimy dalej. Potrzebujemy miedzi, dużo miedzi. W ogóle bot by się jakiś przydał. Żeby nam to dostarczał. W sumie nie głupi pomysł. Ej, naprawdę można by jakiś bot postawić. Niech sobie tą miedź zbiera. Bo nie mamy płynności właśnie w tej miedzi. Widzę, że ta miedź jest na tyle fajnie zrobiona, że jest jej tutaj wystarczająca ilość, żeby... Kurde, no nie oszukuj. Posypało się. Dobra, myślę też przy okazji, że możemy na razie sobie zatrzymać. W ogóle wiecie co, właśnie. Bo tak, myślę, że niegłupim sposobem, no bo tutaj będzie dużo rzeczy, prawda? Dużo produkcji i tak dalej. Myślę, że to możemy sobie na razie anulować. Oraz kamyczki też możemy sobie anulować. I zrobić tutaj więcej właśnie rzeczy, które będą nam pozwalały zbierać przedmioty i dostarczać do różnych rzeczy. I przenieść po prostu te roboty tutaj. Umiejętności, dobra. Boty logistyczne teraz poruszają się o 50% szybciej, spoko. Dodatkowe gniazdo. Tu dwa punkty umiejętności nam są potrzebne.
Dobra, na razie boty logistyczne. A, tu też 2 punkty. Oh no. Oh no. Panele słoneczne to nie, piece elektryczne nie. Nie. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Dobra, no to czekamy na 2 punkty. Czekamy na 2 punkty. Myślę, że niegłupim sposobem też będzie zrobić sobie kolejne boty logistyczne. Weźmy to z tym właśnie. Dobra, jeden robot już jest. Nie mogę kolejnego wstawić? Mogę kolejnego wstawić. Właśnie, plus tu jeszcze będą jakieś tam oprawy i inne takie tego typu rzeczy. To tym bardziej tutaj przydadzą się boty logistyczne niż te. Zobaczcie, zupełnie się porobiło inaczej. Potyczki jak najbardziej niech będą tutaj zbierane, tylko... No tutaj to też musi być troszeczkę w inny sposób zrobione. To musi być troszeczkę w inny sposób zrobione. I dodatkowo... Tylko właśnie, bo zniknął mi tutaj jeden ciapek. Oj, mamy tego ciapka, dobra. Potrzebujemy zrobić antenę. Potrzebujemy zrobić antenkę. I będzie nawet nas na to stać, spoko. Dobra, będziemy zrobić anteny. I tutaj będziemy mieć pięknie... O, co to? Złoto. Dosłownie chyba. Okej. Oczywiście ten i oczywiście ten. Na razie niech sobie śpiał. Czy to jest złoto? Bryłka złota, a i owszem. A i owszem. Dobra, kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to pewnie tutaj. Będzie trzeba zrobić Z2. Z2, Z2, Z2. Z20 wyskładowania. Okej. Okay. I tak jak mówiłem, ty, panie, będziesz zbierał miedź i będziesz dostarczał ją do strefy 03. Ty, koleżko, za to będziesz zbierał żelazo i będziesz składał do 04. I zapraszam do pracy. Nie narzekajcie. Dobra, weźmy sobie może jeszcze to. Powinno być połowa. W ogóle weźmy sobie to o, w ten sposób. Połowa. I połowa. I jest git. I jest git. To też możemy wrzucić. To jest to cegiełek. Też możemy tu wrzucić, nie ma problemu. Jest coś takiego tutaj jak wyłączenie automatycznego zbierania, bo mnie to bardzo interesuje. Sterowanie. Prywatność języki nie ma chyba. To nie jest to, zlikwiduj kamień milowy, Boże. O, jest, C. Jest wyłączone zbieranie przedmiotów, świetnie. O, ja ci mogę leczyć, dziękuję, super. Fajnie. Dobra, i tak. Pojemność butli tlenowej, świetnie. 50%, milusio. Co ty tam dalej masz? Co ty tam dalej masz? Prędkość chodzenia. Podnicę plecaka odrzutowego. Zmniejsza czas odrzutowania plecaka odrzutowego 85%, też spoko. Ale jednak większy ekwipunek to jest priorytet w tej chwili u nas. Zwiększa wydajność ekstraktora o 25%, milusio. Czy masz kolejne ulepszenia? Masz, ale to już potrzeba jakieś dziwne surowce. No nic. Czyli na razie tylko i wyłącznie możemy sobie plecak ulepszyć, ale potrzebujemy 50 plecaków, które zostawiłem. Głupio. Głupio, ale zostawiłem. No, właśnie to. 50 patyków. Widzicie, jednej jagody nam brakuje. Jednej jagódki nam brakuje. Weź szybciej tak się zrób. Proszę. Proszę, proszę, proszę.
Rób to. Rób to, rób to. Więc tak, mamy trochę miedzi, mamy trochę żelaza, trochę cegiełek. Myślę, że jest git. Może zajmiemy się w końcu właśnie jakimś researchem. Jakimś researchem. Rolnictwo. Zasilanie. Generator węglowy. Stół piece elektryczne. Ej. Mocna stal, mocny stop żelaza i miedzi, szkło. Dobra, ej. To może nie być głupie. To może nie być głupie. Jeszcze dwóch potrzebujemy. Czy nie? A nie, już możemy. A nie, aha, przepraszam, aha, to nie jest taki hopsiup na krowę i ciele gotowe. Karabin energetyczny, czy nam jest potrzebny? Na razie chyba nie. Myślę, że zasilanie węglowe może być jak najbardziej spoko. Okej. Dobra, i produkcja masowa, czyli potrzebujemy jeszcze, no, 9 sztabek miedzi i trochę żelaza. Trochę żelaza. Możemy już to jak najbardziej zrobić. To się ładnie zbiera. Jakiś bot logiczny mi się też przydał. Znaczy logiczny, logistyczny, nie logiczny. Bot logiczny, to żeś się rozpierdolą teraz. To żeś teraz pierdolą. Dobra, one sobie to porobią. Powinny sobie to poznosić. Dobra, mamy. Mamy 12, zbieraj to. Zróbmy jej ten gulasz. Znalazł się gody. Jesteś takim wyjątkowym dzieckiem. Dzięki. Oto twoja nagroda. Kojarzysz krzew jagodowy, który rośnie na tej wyspie? Nie jest prawdziwy. Wyrwij go jak zwyczajną roślinę, odkryjesz, co znajduje się pod spodem. I pamiętaj, musisz mieć odblokowane rolnictwo 1, aby wydobyć stałe rośliny. Że ten krzew jagodowy. Właśnie, ale my nie mamy tego rolnictwa jeszcze. My jeszcze nie mamy rolnictwa. Czy w ogóle możemy tutaj robić takie rzeczy? Tylko składowanie wybierz przedmiot. No właśnie, da się. Ej, to się da. Może zróbmy więcej tych naszych składowisk. Może to nie jest właśnie głupie, żeby zrobić więcej tych składowisk i zrobić sobie taki porządeczek, tutaj, wiecie, z tym wszystkim. Tak jak na przykład tutaj, no możemy zrobić bez problemu cegły modularne i one tutaj będą. Nawet będą przenoszone. Fajnie. Tu możemy sobie dać kamyczki, to też nie jest problem. Dobra, cegiełki są przenoszone, tamto jest przenoszone. Tu możemy dać gałązki, bo to też nie jest jakoś tam super potrzebne. Dobra, to sobie zbierzmy. Wrzućmy. Tak, bo nam tu się zrobił naprawdę spory sajgonik. Spory sajgonik, który jest, no, nie do ogarnięcia, tak powiem, w tej chwili. Jeszcze te dwa by nam się przydały. Pytacie dlaczego? Tak, chcę tutaj zrobić sobie miejsce na rudę żelaza. Oj, wy macie problemy z tym przenoszeniem. Oj, macie. Nawet wam pomogę, żeby nie było. Proszę. Kamyczki wam też zabiorę. Macie. To w sumie też zabierzemy, bo tutaj się to nie przyda. Tu będzie powietrze, czy powietrze. Woda plus kubki. Woda plus kubki. To i to również trzeba zabrać. Nie to. To. No i dobra. I tak, tutaj będę chciał na pewno zrobić sobie sztabki żelaza. Tutaj będę chciał sobie zrobić sztabki, nie sztabki, rudy miedzi. Tutaj sztabki miedzi. Zabieramy. Tu będą sztabeczki miedzi.
No i tu możemy dać złoto, bo to jednak sobie będzie stało, wiecie. No i okej, no i produkcja jest. Produkcja trwa. Wszystko jest ładnie. Miedziuszka też nam tutaj się ładnie wydobywa. Długo się zrobiło, rozumiem, tak? Tak. No, trzech sztuk miedzi nam brakuje. Trzech sztuk miedzi nam brakuje. Czemu to jest takie dziwne? Takie, wiecie, wykrzyknik. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Chłopaki sobie widzę jeszcze robią. Możemy pozabierać przy okazji tą miedź i to żelazo stąd. Trochę tego jest, jak będziemy patrzeć. Trochę tego jest. Tylko to nie tu, ej. To nie tu. To miało być tu. To miało być tu. Ja wam nawet pomogę, macie. Bo mnie irytuje. Czemu tam idą patyki? Który to baran składuje patyki tu? No nie lepiej? Nie lepiej, przyjaciele? No chyba im kamienia zabrakło. No tu na razie możemy zrobić stop, wiecie? Tu na razie możemy zrobić stop, bo nie jest nam aż tyle tych cegieł potrzeba. Mamy ich dużo, mamy ich naprawdę dużo. Tutaj nasza koleżanka zrobiła nam chyba plecaczek już. Jeszcze lecimy sobie po niego. Dzień dobry panie. Tak, mamy plecaczek. Masz coś ciekawego dalej? Daję dwa nowe paski tlenu do oksygeneratora. Spoko. Tak rzutowy na razie nie. Na razie chcę się skupić na nowych surowcach. Nowych surowców. Dobra, weźcie sobie jeszcze to, porozwalajcie. Jako tako, dobra. Czy nas już stać teraz na to wszystko, czy nas nie stać? Stać nas, wow. Tylko do radaru. Nie, nie do radaru, radar to wysp odkrywa. Redukcja masowa. Badanie. Mocny sob żelaza i miedzi, świetnie. Piec elektryczny, no to teraz możemy poszaleć. Teraz możemy poszaleć. Znaczy, no nie poszalejemy jednak. Nie poszalejemy jednak, po pierwsze potrzebujemy tego. No właśnie. A tych sztabek też za dużo nie mamy. Czemu wy tutaj składujecie to drewno? To jest z wami nie tak. Nie wiem, to jest nie tak naprawdę. Wiem, co jest z wami nie tak. Znaczy, to nie z wami jest nie tak. To z tobą jest nie tak. Strefa składowania. Tutaj powinno być. Widzicie, łatwo zwalić na kogoś innego, nie? Łatwo zwalić na kogoś innego. Na niewinnego bota. Na niewinnego bota. Tak ładnie sobie radzą z tym żelazem i miedzią. Powiem wam osobiście fajnie. W ogóle możemy sobie znów zwiększyć ilość piecy. Myślę, że wyrabiamy się z tym wszystkim. Ja wiem, że zaraz będziemy mieć te elektryczne. My już możemy mieć elektryczne, ale najpierw i tak muszę zrobić moc. I tak potrzebuję jeszcze jednej sztabki tej produkcyjnej. Znaczy to w sumie wiecie co? Na razie mogę też zrobić to w ten sposób. Chociaż no i tak możemy to demontować niby. Kamyczka. No dobra. Z okazji akurat jeszcze level nam wpadł. Bo tutaj dajemy miedziuchę. No szybko potem to zdemontujemy i tyle. I po sprawie. I po sprawie. Drugi poziom, mamy drugi poziom, możemy sobie zrobić jedno dodatkowe gniazdo, ewentualnie ulepszenie nóg.
I powiem wam osobiście, że nie wiem, co bym teraz chciał. Może jednak nie byłoby głupie dodatkowe połączenie. Nie byłoby też głupie dać sobie na przykład... Ale nie, to też nie. Dobra, ulepszenie nóg. Być może zrobiłem głupotę, nie wiem. Trochę one szybciej zapierdzielają, chociaż one stoją w tej chwili. Są na etapie idol. I zobaczcie, że z węglem się nie wyrabiamy. Ła! Na to mówię, że się ładnie wyrabiamy, ale my się nie wyrabiamy właśnie. To lecimy. Production. I inwestycja. Nie chciałem tego. Demontaż szybki. No i robimy tu oczywiście wungiel. Wungiel, wungiel. La el wungiello. Milusia. Trochę to idzie. Trochę to idzie. Myślę, że teraz jak z tym węglem trochę nadgonimy, to będzie już w porządku. Dobra, generator węglowy. Myślę, że nie będzie głupim pomysłem go postawić gdzieś tutaj. Brak węgla. No właśnie. I możemy już piec elektryczny postawić. Ja bym chciał na razie sobie zdemontować jeden z miedzią. Tak na ten, zobaczymy po prostu jak szybciej będzie to produkowane wszystko. Jak to będzie wszystko produkowane fajnie. No i tu lecimy właśnie. Nie można! What? No żartujecie sobie w tej chwili ze mnie. To ja, że myślę, że... No jej... Dupa. Nie podoba mi się to. Ja myślałem, że zmienimy wszystko na piece elektryczne, ale nie. Ale nie. I co z tego, że my teraz to mamy, jak nic nam nie daje? Jestem zły. Ja jestem mega zły. Dobra, ale możemy zrobić złoże. No teoretycznie z jeden by się przydał nawet taki ten pies elektryczny. Niech będzie. Niech będzie. Zróbmy sobie stal. Jedna i się tam wyciumka. Nawet ze dwie. Nawet ze dwie by się przydały. A my jak tutaj stoimy? No właśnie, będziemy mogli zaraz sobie zrobić kolejną wysepkę. Znaczy zrobić, nie zrobić, tylko ją sobie, może tak powiem, odblokować. Ja myślę, że następną rzeczą, którą zrobimy, to pewnie będzie właśnie rolnictwo. Rolnictwo, tu rozumiem, że jest jedna tylko, tak? Tak. Coś wolno to idzie, naprawdę. Mega wolno to idzie. Kolejne 24, 26, no i ładnie. To teraz zaczęły nam te ilości, tak powiem wam szczerze, trochę topnieć. Trochę zaczęło to wszystko topnieć. Gimme, gimme. Rolnictwo, lecimy. Myślę, że następny poleci karabinek maszynowy. Budowla 1. Co to jest? Karmik do zwierząt. Prosty pojemnik służący do karmienia zwierząt. Rozumiem, żeby na kupy. Mikołaj pusty, roślinowodna, korzystający już się z... Co? A. Jakie śmieszne. Jakie śmiechowe. Dobra, no ale mamy to i jak to teraz... Jak to teraz wziąć i postawić? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Jak my teraz mamy postawić?
W ten sposób, okej. Fertylizator możemy sobie przy okazji dawać. Kupę zwierzęca. Nawet chciał ci wody dać, ale nie mogę. A mogę jednak, dobra. Troszkę kapuję, o co z tym chodzi. Dobra, ale tak, najpierw złoża, bo chcę równie dobrze teraz mieć... Mieć. Właśnie, przenoszenie tych rzeczy z tego, co widzę. Logistyka, ale to... drogie. To jeszcze jedno potrzebujemy. No właśnie, ale to nam mówiła wtedy, że możemy to wziąć. Że on nie jest prawdziwy, tak? Wow, co to jest? Jest zamknięty. To wiem. Tak, jest zamknięte. Szalone, prawda? Myślę, że potrzebuję jakiegoś klucza. Dałoby mi się 6 razy pożegne jaja do mojego gulaszu. Znajdziesz je na ule w tych birbi rzeczach. Uważaj, bo nie będę zadowolony, że je okradasz. Kiedy wrócisz, będzie na ciebie czekał klucz. No świetnie. Gnoju mały. Tą wodę możemy na razie zostawić. To też możemy zostawić. To też nam nie jest potrzebne. Znów mam włączone automatyczne podnoszenie, co nie jest dobre. Nie zrobiło, jeszcze się nie zrobiło. Birbi. Tego się nie da. O, co to jest za Queen Bee? Nam się tutaj chyba pistolecik przyda jednak. Nie da się tego przenosić. Wow. Czemu tak? Czemu to tak? No dobra, możemy zrobić karabin elektryczny. Świetnie. Energetyczny i elektryczny. I on jest gotowy do użycia już? Czy musimy go wyprodukować? Nie no, musimy go na pewno wyprodukować. Czy nie? Nie, mamy go już. Pół. Okej, dobra. Mamy to, co chcieliśmy. Teraz w teorii możemy sobie zrobić logistykę. Zmień kierunek. Tamtąd tu. No rozumiem. Zarazem nie rozumiem. Żartuję. Masz iść tu i ty masz też tutaj składować. Czyli te rzeczorki nam są już niepotrzebne. No i z automatu już będziesz wszystko lecieć. Pięknie. Dobra. To możemy wyrzucić. My to możemy wsadzić tutaj. A i to weźmiemy sobie. Nie to. To. No i chodźmy zabić jakąś sobie pszczółkę. Będę jak Rambo? Piu. O kurde. Po pszczółce. Kurde, trochę ich tu jest. Jesteś teraz na poziomie 8. Wow. Ej, możemy to zbierać. To są kości. Zbieramy kości jak najbardziej. Solidny początek. A ty co tam drapisz? Ty uciekasz tylko, tak?
No ty też dajesz kości. Nie myślę, że tu już żerał niczego. Wiesz, tak pewnie zaraz się pojawi kolejna wersja tego stworka. I wyrabiałem znów cholery jedne. Dobra, jedno jest. Ile tam mieliśmy wziąć? 6? Coś koło tego chyba. No ale on nie chce tego dropić w ogóle. A jak ja na przykład tutaj tak rzucę? Tego nie zbieraj, buraku cukrowy. Liczę na to, że to się wyprodukuje po prostu. A chyba nie. Może? Są głupie. Mega głupiutkie, więc dobrze. Ej, my to zniszczyć możemy. Price. No, tutaj nie przelecisz. Aha. Spróbujmy z jedno rozwalić. To może nie będzie głupie. Nasz robot zaraz siądzie. No problem, ziom. Jajko. Tak, zostaje po łbie na stopie. Dobra, no spróbujmy to rozwalić. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie i co z tego będzie. Jagódki. Tak, nie warto. Nie warto. Myślałem, że coś więcej będzie. No dobra, może tutaj gdzieś sobie rozrzućmy to. Niech one sobie to zbierają. Z nglem to jest porażka. No nie chcą tych jajek dawać, no. Nie chcą, nie chcą. O, jest kolejny. No ale też nie będziemy tutaj spędzać wiadomo ile czasu, żeby zbierać te jajka. Bez przesady. Jak to nie ma już? Wungla. Brak węgla. No wiem, że brak węgla, ale czemu nie ma węgla? Nie wyrabiać się? Nie ma gałązek. A, żeśmy wykrzeczyli. Teraz będą gałązki. To świnia zjadła, no. No i zaczęło wszystko teraz funkcjonować w końcu. Nie no, tego to ja nie chcę, koledzy. Dobra, jeszcze przed zakończeniem odcineczka myślę, że warto byłoby spotkać kolejną wyspę, czyli pustynię. La pustynia. Rozumiem, że dzięki temu będziemy mogli sobie również znajdywać piasek. Co tam my tu mamy?
Jezu, kamerony dziwne. Wow, i to sporo hitujące chyba nawet. Też tylko dają kości. Nic więcej. Nie, on strzela. Nie, to będzie piasek. Ja też umiem strzelać i co? No, można im to blokować. Można im to dziadom blokować. To jest roślinka, ona pewnie daje te krzewy, dobra. What? What? Masa kupy. Ale jaja. Okej, kaktusa to my nie chcemy na razie. Ej, no nie spodziewałem się takiego stworka. Aż na pewno nie takiej ilości kupy. Ja pierdzielę, nie no, tego się naprawdę nie spodziewałem. Przynajmniej tlen tu jest. Ale kolega miał potwierdzenie. Nie, no serio, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. To mnie zaskoczyło. To mnie zaskoczyło. Dobra, ale ty kupy to ty zbierasz. A, nie ma miejsca na kupy. No to piasek won. Kupa jest bardziej rzetelna. Fertilizera będzie, że obawiam się tej dziury, no bo jednak jak tam było, wiecie, przełyk, to tutaj chyba jest ta dziura wylotowa już, z tego co widzę, ale może się mylę. Pomogliśmy koledze, no. Nie ma kupy. Definitywnie to wygląda jak dziura wylotowa. Ojej, tu jest więcej. Nie wiem, to trzeba tą kupę oczywiście ogarnąć. Ty kolega coś pisz? Chyba śpi. Jeszcze jest opcja, że jest martwy. No? Gdzie ja jestem? Co to za smród? Badałem postanowę przyrody, gdy nagle piasek zaczął się przemieszczać. Tak trafiłem tutaj. Jestem Daniel, badacz i opiekun muzeum. Wydostajemy się z tej śmierdzącej dziury, to pogadamy. Dosłownie, śmierdząca dziura. O Jezu, więcej? Ej, bo będzie mi szkoda tą kupę zostawiać. Kurde, odcinek muszę kończyć. A ja zbieram kupę. Nie mogę, nie mogę, Shiro. Czemu ty zbierasz kupy? Czemu ty, Shiro, zbierasz kupy? Nie, no dobra, zbieramy do setki i już nie zbieramy więcej tej kupy. No zostanie jej chyba trochę, nie? Może nie? A może będą 3 setki jednak. Dziękuję za wydostanie mnie z tego czegoś. Spotkajmy się w muzeum, tam porozmawiamy. Jednak zebrałem całą kupę. Uii. Dobra, więcej mnie proszę tam nie brać. Czuję się skrzywdzony przez życie.
i to mocno. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja zajmę mu grał do odcina, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. W następnych odcinkach z Novaland. Musiałem sobie przypomnieć nazwę gry. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!